Witam wszystkich serdecznie, jestem Dominik. Dzisiaj zagramy w Car Mechanic Simulator 21 2021. W poprzednim odcinku, jak oglądaliście, to złożyliśmy kompletny silnik do tegoż oto busa. Dzisiaj zamontujemy już go w samochodzie i zabieramy się szybciutko za całe podwozie, montaż swojego podwozia, hamulców, klocków, belek, wahaczy i tak dalej. Tutaj mamy żurawia, zaraz wrzucimy silnik. Proszę, cały w 100%. Czy coś jest nie w 100%? Wszystko 100%. Czyli silnik jest nóweczka. A błąd, wał rozrządu V8, wał rozrządu V8, OHV 58%, ajajajajaj, czyli nie będzie w 100%, nie, przeoczyłem to. Ale teraz, żeby to wszystko rozebrać, to trzeba cały silnik demontować. Łącznie z tłokami, z pierścieniami, ze wszystkim. Nie, to nie będziemy tego demontować. Silnik 99% sprawności. Ajajajajaj, przeoczyłem. No trudno. No dobrze. Zajmiemy się skrzynią. Rozrusznik. Zerkniemy tylko, czy tu będzie w tuningu te tłumiki wszystkie. Rura wydechowa początkowa. Tak jest. Katalizator 2. Tłumik środkowy. I rura
Dwa wydechowa. Cztery. Rura wydechowa początkowa. Katalizator. Dokończymy tłumiki, tłumik końcowy. Drogie te tłumiki. Bak. Proszę bardzo. Wyżej mamy pompę paliwa. Proszę bardzo, też jest tuningowa, czarna. No i tutaj już szybciutko pójdzie chyba. Zobaczymy. 100%. Amortyzatory. Stówka. Tu jeszcze tuleje. Jak oglądaliście wcześniejsze odcinki, to tulej bodajże dokupiłem około 50. Bo to zawsze potrzebne są. Tarcze hamulcowe damy. Tarcze hamulcowe. Czyżbyśmy nie mogli dać tuningowych tutaj? Prawdopodobne tarcze hamulcowe wentylowane.
Ceramiczna. Możemy dać. Klocki hamulcowe. Klocki hamulcowe razy 4. Damy razy 12, bo mamy 3 samochody do wymiany. Jeden na podnośniku, 2 na parkingu stoją, żeby za każdym razem nie wchodzić do sklepu po to samo. Tak samo z zaciskami. Zaciski mamy tylko 300%. Tłoczki 4. No i to samo robimy z drugą stroną. Do sklepu. Wszystko sobie wykasujemy. To już nam niepotrzebne będzie. O, martwi mnie to, że w silniku nie zrobiłem wszystko w 100%. No ale dobrze. Nie można mieć wszystkiego. No i tutaj mamy wszystko, jeżeli chodzi o tylne zawieszenie. O, jeszcze tutaj tuleja i tutaj tuleja. O. Tak jest, tutaj zawieszenie już jest tip-top i teraz idziemy do przodu, robimy szybciutko zawieszenie. Od razu tuleje pozakładamy za pamięci, bo zawsze o nich zapominam. Tu mamy 55%, a będziemy potrzebować 3, bo tak jak mówiłem, jeszcze 2 auta czekają w kolejności i będziemy robić je na tip-top. I tutaj tuleja.
dużo rzeczy udało się naprawić na warsztacie, więc często sklepu nie musimy odwiedzać. Tutaj drążek kierowniczy jest 66. To jest element nienaprawialny. To musimy ich zrobić jeszcze, zamówić sobie 3 auta 6. Na każdą stronę po jednej, komplet 2, 6, ok. I no, będzie z głowy. Tarcze. Klocki. Proszę bardzo. Końcówki drążków też zamówimy.
No i tutaj teraz musimy poszukać to, co demontowaliśmy wcześniej. Amortyzatory. Oj, 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 oj. Sprężyna przednia. Razy 6 będzie. Amortyzator dwuwahaczowy razy 6. I górne łożysko też razy 6, bo muszę Wam powiedzieć, że tutaj te części się nie regeneruje. Jeżeli chcemy auto zrobić w 100%, to one nie są do naprawy. One są tylko i wyłącznie do wymiany. Więc sklep. Razy 6, bo mamy jeszcze dwa autka na parkingu. Sprężyna razy 6 i amortyzator dwuwahaczowy razy 6. I teraz składamy to wszystko pięknie, ładnie. Na początku poskładamy te dwa, które potrzebujemy. A później w kolejnej. Chociaż tak to szybko idzie. No. W kolejnym etapie kolejne będziemy. A tak jak mówiłem, zapominam zawsze o tych tulejach tutaj. I tam jeszcze tuleja. Stówka, stówka, prawo, amortyzator. Klocki hamulcowe i musimy zamówić. Zacisk. Końcówki drążków, górny wahacz, no i zostały nam koła, ale na razie nie zakładamy. Zajmiemy się teraz górą, czyli wentylatorami, bezpiecznikami, płynami.
To już odstawimy, bo nam nie będzie potrzebne. Czyli tak, akumulatora na pewno nie mam, czyli trzeba kupić, tak jest. Akumulator będzie w elektrycznych, proszę bardzo. Serwo, też nie ma serwa. Serwo będzie w mechanicznych, w ogólnych. Nie należy do najtańszych, ale też do najdroższych. Dobrze. Skrzynka z bezpiecznikami. Pozakładamy teraz wszystkie bezpieczniki. Oczywiście bezpieczników tu też tutaj dużo więcej pokupowałem, bo za każdym razem wchodzić do sklepu i kupować, a i wróć. Tutaj było 59%. Za każdym razem wchodzić do sklepu i brać bezpieczniki to jest bez sensu. Szkoda czasu. Średni typu B. To też go kupimy z 20. 30 niech jest. Tego też potrzebujemy zawsze bardzo dużo. Każdy dobry mechanik ma w zapasie dużo nowych części. Nie musi zamawiać, czekać. Ciach, bajera od razu jest. Dekielka chyba nie będę miał tutaj do tego. Zdaje. Tak myślałem. Pokrywa. Tego nigdy nie ma. Trzy auta. Trzy dekielki. No dobrze. Zbiornik płynów wspomagania jest jeden. Trzeba później dwa dokupić jeszcze. Chłodnica. No tak, w takim starym aucie chłodnica typu C. Zbiornik na płyn do spryskiwaczy, tak jest, nie ma, to od razu trzy weźmiemy, bo w tych kolejnych dwóch też będziemy wymieniać, czyli już się zabezpieczamy, od razu możemy wlać. Czyżby to było wszystko? Raczej tak. Od razu wlejemy.
też. Jak już za pierwszym zamachem, to za pierwszym zamachem. Robimy wszystko. Kolejny płyn. Płyn do wspomagania zrobiony i teraz jeszcze tylko płyn do hamulcowy. Proszę bardzo, tutaj mamy płyn hamulcowy. Ajajaj, przelaliśmy. No i tutaj widać na to, że mamy wszystko już. Tutaj już jest wszystko. Tak, dokładnie. I co nam zostaje jeszcze? Felgi. Zobaczymy felgi, w jakim są stanie. Najpierw musimy je ściągnąć, żeby zobaczyć, w jakim są stanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale kiepski stan. No to pościągamy pierw felgi z opony z felg. I akurat się fabryczne. Może się uda akurat fabryczne założyć. Dobra, teraz szybciutko na warsztat. Sprawdzamy stan techniczny felg. Czy się nadają? Nadają się. Super. To są 16:35. Czyli felgi już mamy i teraz tylko dobierzemy do tych felg opony. Sprawdzimy tylko, jakie były fabryczne. Fabryczne były 225, 75, 16. Dobrze, to zakupimy takie. Cztery, szesnastki i 225. Jak to na busa, to może być 55 rozmiar, nawet 60 może być. No dobra. Zakładamy. Które to były?
samym końcu będą, zaraz zobaczymy. Tak, tu była szesnastka na samym końcu. Takie ala sportowe, bez bieżnika. Będą hulać po torze. Najgorsze jest, że to trzeba tutaj szukać. Proszę bardzo. Oczywiście przejedziemy się, bo to sprawdzimy, skoro już takie zakładamy. Auto było stuningowane. To powinno hulać. Tu też nie. Muszę posprzedawać te felgi, bo tak naprawdę mam sporo tych felg, a później to tylko urwanie głowy z tymi felgami. Bo się szuka i się szuka. Postaramy się na sam koniec teraz pójść szybciutko, skoro te wszystkie trzy były praktycznie na końcu. Tak jest. No i opony mamy załatwione, tylko jeszcze wyważenie. Tutaj wyważanie jest bajecznie proste, także żadnej filozofii nie ma tutaj w tym wyważaniu. W niektórych autach są duże odstępy, a w niektórych mniejsze, tak jak teraz, na przykład jedno, drugie, teraz jeszcze trzecie, w niektórych po dwa razy klika się do wyważania, w niektórych po trzy razy. Losowe to jest, uważam. Takie dosyć drętwe to jest wyważanie, bo skoro mamy tutaj komputerek, to fajnie wyglądałoby, jakby się wyważało akurat na tym komputerku, by było pokazane, jak to tutaj odbywa się. A tak to jest tylko taka animacja pokazana, nic poza tym. No, ale no nie można mieć wszystkiego. No i dobrze. Zakładamy. Koła zakładamy. No. Już się powolutku auto zaczyna prezentować. Ładne nowe felgi. Oryginalne. Przejdziemy z tamtej strony. Powoli nabiera wyglądu. No i dobrze, i teraz co? I teraz zaczniemy od wnętrza. Zamontujemy całe nowe wnętrze.
nowe siedzenia, kierownica. Wyposażenie wnętrza. Kierownica. Proszę bardzo. Siedzenia razy dwa. Już zakładamy. Nóweczka. Tutaj była jakaś 98, 96, 91, ale robimy na 100%. Proszę. Czyli mamy. Pięknie. No i co? I teraz tutaj zakładamy boczki. A, całe zielone, widać, ładne. No tylko jednego elementu w silniku brakuje, nie jest na zielono, jest 50%, ale no niestety już nie będę całego silnika rozbierał dla jednego elementu, dla jednej części. Mam dwa. Pytanie, jaki kolor zrobimy? Zrobimy busa białego i czarne szyby. Dostawczaki z reguły są wszystkie białe, to niech jest biały. A tutaj... Pytanie tylko jeszcze, czy tutaj są jakieś części tuningowe. Zobaczymy. Jak są, to weźmiemy od razu fajne części tuningowe karoserii. Czyli co? Tak, tylny zderzak weźmiemy tuning. Tylny zderzak tuning C. Maska B. Przedni zderzak C. Światła weźmiemy. I tylne światła weźmiemy. O. Czyli maskę zdemontujemy. Tak jest. Maska była zwykła, to damy tuningówkę. Proszę. Światła zdamy tuningowe. Zderzak tuning. O, ale będzie wyglądał normalnie rakieta. I jeszcze tablica rejestracyjna. Razy dwa. Okej. Drzwi. Szyba, szyba. I tutaj damy drzwi.
to szyba. Tu damy zderzak tuning. I tuning. No i do sklepu. Szyba, szyba, tutaj szyba, tylna szyba i tylna szyba. Tutaj strasznie poobdzierany jest, ale no z tym już nic nie zrobimy. Trzeba go po prostu pomalować. Albo on po prostu taki brudny jest. Lusterko. Proszę. Czyli tu mamy wszystko, tu mamy wszystko, 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 wszystko i jeszcze tablica rejestracyjna. Proszę bardzo. Wsio. Sprawdzamy, czy mamy wszystko. Tutaj stówka, stówka. No i ten wałek rozrządu 58, no ale no to z tym już nic nie zrobimy. Moduł ABS, pompa ABS, przednia szyba. Moduł ABS, pompa ABS, przednia szyba. Tutaj mamy moduł ABS. Proszę. No to mamy akurat. I tu nie mamy. No to musimy dokupić. To szybciutko dokupujemy. W elektrycznych. Drogie rzeczy, więc trzeba zawsze mieć na początek dużo monety. No i mamy wszystko. Macha zamknięta. Jedziemy teraz na ścieżkę diagnostyczną.
trzeba zbieżność ustawić. O, jest tragedia. Okej. I mamy ścieżkę diagnostyczną w porządku. Teraz jeszcze zrobimy ustawienie świateł. Lewa strona zrobiona. Prawa strona. OK. No i co? Skoro ścieżka diagnostyczna zrobiona, to lecimy na sprawdzenie parametrów silnika na hamownię. W podstawie miał 305. 494 Nm. Rozpoczynamy test. Sporo doszło, 217 koni i 305 Nm, czyli łącznie ma 522. No super. Super. No to teraz jeszcze szybciutko na myjnię. Aj, przepraszam. Na myjnie miało być. Na myjnie. I myjemy. O, biały. Tak jak myślałem. Dostawczak zawsze biały był. Z reguły. No to jeszcze wnętrze zrobimy szybciutko. Tak się prezentuje w środku po wyczyszczeniu. No. No i teraz szybciutko jedziemy na lakiernię i zrobimy go w podstawie. Zrobimy go w podstawie. Aktualny kolor fabryczny zrobimy. 1000. No. Czyli jest zalakierowany fabrycznie. I teraz, o proszę bardzo, tak się prezentuje. Pokażę Wam teraz, ile te autko czyli tak naprawdę wszystko w 100% mamy poza jednym elementem, ale to już nie będę się powtarzał. I tak
Cena zakupu 18 tysięcy, zysk 57 tysięcy, wartość sprzedaży 76 tysięcy, wartość części tuningowych 23 tysiące, czyli auto zostało stuningowane na 23 tysiące. Opłacało się? Opłacało się. 57 tysięcy jest w kieszeni. Dobrze, jedziemy teraz jeszcze. Zrobić test od 0 do 100 i będziemy powolutku kończyć. No i takie są autka jeszcze do zrobienia. Tak jest. Racja. Bo chłodnicę założyłem, a po prostu nie dałem płynu. Będziemy już pomęczyć. Siedem jak na auto dostawcze po tuningu, to naprawdę jest ok. Wracamy do garażu. Tyle samo miało auto elektryczne amerykańskie, również po tuningu, czyli bus. Identycznie. Bus identycznie po teście 1,4 mili wychodzi jak elektryk. Czyli co? Tak się prezentuje auto po zrobieniu.